zmieni się uważanie na starze. Działaj sobie ją, prawo, lewo, chodź, chodź! Go, go, prowadź! Prawda, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej! Świadom podejmowanych obowiązków policjanta. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta! Ślubuję! Ślubuję! Służyć wiernie narodowi. Służyć wiernie narodowi! Chronić i szanowny konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet zarażenie życia. Nawet zarażenie życia. Wykonując powierzone mi zadania. Wykonując powierzone mi zadania. Ślubuję. Ślubuję. Pilnie przestrzegać prawa. Pilnie przestrzegać prawa. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Przestrzegać dyscypliny służbowej. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję. Ślubuję. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Strzec tajemnic związanych ze służbą. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Honoru, godności i dobrego imienia służby. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Policjantki i policjanci, serdecznie witam was wszystkich w szeregach policji. Gratuluję przejścia przez wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Okazaliście się nie tylko wiedzą, ale również doskonałym zdrowiem i sprawnością fizyczną. Koleżanki i koledzy, dzisiejszy dzień to ważny dzień z pewnością dla was wszystkich, dla waszych bliskich, ale również dla całego śląskiego garnizonu policji, ponieważ nasze szeregi zasili 129 nowych funkcjonariuszy. Życzę wam, aby ten dzień na zawsze pozostał w waszej pamięci i żeby zawsze kojarzył wam się z podjęciem dobrej decyzji, decyzji o wstąpieniu w nasze szeregi. Życzę wam również, abyście mundur policyjny zawsze nosili z dumą i żebyście byli przekonani, że to, co robicie, ma sens. Koleżanki i koledzy, przed wami trudny czas, czas odbycia szkolenia podstawowego. Zachęcam was, żebyście jak najlepiej skorzystali z tego okresu i dołożyli wszelkich starań, żeby maksymalnie przyswoić wiedzę, która będzie wam przekazywana. Wiedza teoretyczna i kwalifikacje praktyczne, które nabędziecie w trakcie tego szkolenia, będą dla was fundamentem na całej drodze pełnienia służby. Proszę was jednocześnie, żeby w trakcie tego szkolenia i pierwszych miesięcy waszej służby, żebyście się nie zniechęcali. Nawet kiedy będą drobne potknięcia i trudności, żebyście je przezwyciężali, budowali na tych słabościach siłę do dalszego pełnienia zaszczytnej służby dla państwa i obywateli. Proszę was, abyście pozostali zawsze wiernymi słowom roty ślubowania, którą przed chwilą złożyliście. Ja zapewniam was, że służba policji to zaszczytna służba, która daje bardzo wiele satysfakcji.
Życzę wam oczywiście awansów, wyróżnień, ale też właśnie zadowolenia ze służby. Waszym bliskim, którzy dzisiaj tutaj przybyli, za to serdecznie dziękuję, których serdecznie pozdrawiam, ale jednocześnie proszę, żeby wspierali was w tej codziennej służbie, w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych i żebyście, szanowni państwo, byli dla tych młodych adeptów sztuki policyjnej wsparciem w trudnych chwilach, a niewątpliwie takie może mogą się pojawić w trakcie pełnienia służby. Koleżanki i koledzy, na koniec życzę wam policyjnego szczęścia i żeby pełniona przez was służba zawsze znajdowała szacunek i uznanie w oczach społeczeństwa. Wszystkiego dobrego.